Cześć, witajcie, jestem Liczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Uncharted 2. Proszę złożyć na naszym kanale. Pamiętacie, że ostatnio przebiegła ta bestia. Jakby co, ja mam RPG-a i trochę tam pistolet, ale ta broń jest średnia, ten pistolet. No co, będziemy kontynuować naszą zabawę. Boję się, że zaraz spotkamy znowu tę bestię. Potrzebują posiłku! Dajcie wsparcie! Cicho, Nate! Cicho! Boże, wszyscy nie żyją! Rozerwani na strzępy! Tam poszli! Co to niby jest? No, przynajmniej wiemy, że stwory nie próżują. Na razie nam odpuszczają, ale rozwalają wszystkich innych. O! Długo Nate spadał. O, przynajmniej mnie teleportowało w podobne miejsce. Nie, ja chciałem zobaczyć, co tutaj jest na dole. Wiecie? Może coś tu jest. Nie, dobra, nic tu nie ma. No te stwory albo się nas boją, albo mają jakiś problem. Szczerze, mam taką teorię, że po prostu się one nas boją. Albo nie wiem. Wiedzą, do czego jesteśmy zdolni. O, jakaś szkatułka. Mogę tu zejść? Ja myślałem, że tutaj będzie jakaś znajdźka. Właśnie zauważyliście, że ja w tej drugiej części nie znalazłem ani jednego skarbu, a grę przeszliśmy już ponad 90%. Trochę to niecodzienne, nie? Nareszcie. Wieża. A, wieża gdzieś tu pewnie będzie. A w ogóle Nate zawsze ma w tych cutscenkach ten swój pistolet, choć tak naprawdę ja go nie mam, bo ja mam przy sobie pistolet. Ten taki, wiecie, dwustrzałowy, ten mocny, w stylu olbrzyma. A to on myśli ten zwykły. Mam dość swoich wymówek. Proszę tylko o jeszcze trochę czasu. Dałem ci dużo czasu. Aż na Clean. To. Przyniosłem ci sztylet. Mów. Gdzie wrota do Szambali? Słuchaj, Zoran, wiemy, że... Zoran. Nie zaszedłem tak daleko, by zatrzymała mnie twoja niekompetencja! Wiemy, że odpowiedź jest ukryta gdzieś tutaj, musimy tylko ją znaleźć. A tymczasem Drake depcze ci po piętach. Widać, że wybrałem do tej roboty złą osobę. Co za dupek. Spróbuję jakoś to rozwiązać. Lepiej zostań tu. Może się czegoś dowiesz. No, Chloe. 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 Dobra, myśl, Chloe, myśl. Chloe, Chloe. Powinnaś to chyba czytać Chloe, ale dobra, Chloe. Cześć, Chloe. To moja własność. Nate? Uciekaj stąd. Daj mi sztylet. Wrócą tu lada chwila. Nie zmuszaj mnie, żebym ci go zabrał. A jak niby wytłumaczę, gdzie się podział? Coś wymyślisz. Jak zawsze. Tylko... Zrób coś dla mnie. Załatw tego sukinsyna. W porządku. Czego mam szukać? Czekaj chwilę, to wygląda znajomo. Właśnie. O. Zdaje mi się, że bym się cofał. Tak, bo ja się cofam tym. No. Kurde, nie w tym stronę w ogóle patrzę, przewijałem, bo on robił od prawej do lewej.
zapisywał to. Nie, bo coś musi być, a tam coś... Coś tu musi być, na 100%. A może to jednak jest w tą stronę? Tak, to jest w tą. Zielony jest tygry. Odpowiada pewien kolor. Czekajcie, chyba coś. Chyba dam radę je ruszyć. Miska. O, tu jest zielony tygrys. W sensie tygrys, no po prostu, taki jak tam, tylko że tam był w naszym księżycu. Zielony był u nas. Tak. Dobra, jakie tam są jeszcze? Co dalej? Czerwony ptak. Takowi musimy dać trójkąt. Tutaj jest taki? Tak, jest. Ptak jest. Ptak jest tu. Gdzie jest sali, kiedy go potrzeba? No. Kwadrat W. Kwadrat LW, czyli tam. I kółko tamtemu ostatniemu. I kółko temu, kółkowi. Dobra, to powinno wystarczyć. O, cholera. Więcej? Kiedyś już widziałem te symbole. Te symbole też tutaj są. I zielony symbol? Czekaj, ja teraz stoję pod... Tam było kółko. Pod tym. I to musi być taki O. Tutaj jest, w tom. Jakie dokładnie to mogę? No nie pamiętam już. Takie coś? Nie ten. Próbuję to tak ładnie ustawić. Git. Jest taki O? Jest. Teraz ten tygrys powinno być taka R-ka. R-ka przy tygrysie. Chyba właśnie tu minąłem, czy nie? Wydaje mi się, że to powinno być ten tu, o! Ten o. Ten? Nie wiem. Do każdego przypisano kolor, tak jak do stworzenia. Kolory, tak jak mówi Nate. Nie, to ma być taki ptakopodobny. To jest ten ptakopodobny? Ten o. Taki ptakopodobny. Do złotego taki z kosą. W sumie jest ich 6, a my tutaj mamy tylko 4. Do złotego taki z kosą. Złoty to był ten z kwadratem. Git. Taki z kosą. Jest. Do czerwonego taki dziwny. Taki tutaj. Dziwię się, że oni tego nie zauważyli. To chyba ten. Nie. Nie ten. Nie, bo to jest taki... O, dobra. Ten o. Git. I
mi kto mówił, że to jest taki kolorowy. Tak jak sztylet. No, 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 co my tu mamy? O, i w ogóle wejście się zrobiło. Zacznę od tego. I tu... Tam na lewo. Elena, to. Słyszysz mnie? Tak. Chyba właśnie znalazłem sekretne przejście. Naprawdę? Tak. Widzisz dno urwiska usiane posągami? Aha. Tam się spotkamy. Dobra, już tam pędzę. Chyba widzę drogę. Jedna. Już szczerze mnie te bestie tak pomału przestają przerażać. A jakby one nam odpuszczały, to mnie takie dziwi, bo one atakują wszystkich. Wcześniej też nas atakowały. Chociaż mam teorię, że po prostu daliśmy im taki wpierdziel, że już nie chcą z nami współpracować. Wiecie? Taką mam teorię. A, tutaj jest w ogóle droga. Teraz dopiero zauważyłem. Elena, jesteś tam? Tak. Tu jestem, widzę cię. Co wyrabiają ci goście? Chyba rozwalają posągi, żeby znaleźć fajne przejście. Cóż, geniusze siedzą tuż nad tym. No, to jazda. Okej. Jestem gotowa. Mogę, co to ja wezmę pistolet? Na razie. Kusza. Jak ci się to podoba? Kit. Zmieniłem broń, bo tak jest wygodniej. Taki mały błąd. A nie, to jest Elena. Uważam. To jest koniec. Ech.
Gdzie on jest? O. Sam sobie daje odpowiedź. Tu jest. To jest to. Nie git. Dobra, czyli to jest jakieś koło. Dobra, to będzie trzeba... Okej. A, nie git. Postaraj się! Zro-to-to. Gdzie to się odkryło? O, to się... Posąg się zalał wodą. Najciemniej pod latarnią. Bo my odkręciliśmy Boga, a tu były takie czujniki, ala. Dlatego były takie koryta. Mówię, najciemniej pod latarnią. Pod latarnią najciemniej. Właśnie Nate powiedział tak samo. Chodź. Tędy. Myślę, że może tu być krótsza droga na dół. Dobra, zostało nam 12 minut. Raczej tylko się dojdziemy do problemu. Zawsze się zajmują. Ładnie. No przynajmniej mają co robić. Widziałeś? Cofnij się. Kurde, ja się tego tak zawsze boję. Telefon mi dziwnie podskakuje. A dobra, po prostu powiadomienia z Messengera. Na słuchawkach przychodzę, a telefon wibruje i robi pum, pum. Nie! Padnij! Tej ścianie! To dla ciebie! Git. Masz pistolet może? Tego, którego ja używam, pistole. Widzę, że nie. Macie deserta. Weźmę go na razie, wiecie? Dzięki za linę, chłopcy. Przynajmniej nam daje linę. Że nie ma nic strasznego. Znowu słyszałem te bestie. W porządku, czysto, idziemy. O, cool. Najciemniej pod latarnią, my tędy chodziliśmy wcześniej. Szambalia. Zbliżamy się, czuję to. Zaraz pójdziemy do McDonalda. Tu są jakieś drzwi, potrzebuję pomocy. Okej. To co? A, w Uncharted'a dwójka. Paszul z złodziei. Właśnie próbujemy znaleźć wejście do Szambali. Jazda! Gdzie te potwory na samym. Jakieś nie... To tu, Eleno. Tajemne wejście do Szambali. Nate? Tak. Nic nie widzę. Ja też nie. Jeśli muszę wejść na kolejną ścianę... Rozglądaj się! Musi tu być jakaś podpowiedź. Jesteś pewien, że to może to? Musi być. Czegoś nie widzimy.
A może wszystkie szkielety muszą być w dół? Spróbujmy najpierw kombinacji w dół, a potem w górę. Każdą sztyletem się podnosi. Sukinsyn. Co teraz zrobimy? Trzymaj się za mną. Henry! Rzuć broń! Ale już! Nie podchodzić! Cholera. Powinienem sam cię zabić, kiedy miałem szansę. Nie popełnię tego błędu ponownie. Cofnij się! Pociągnij za spust, mała. Sprawdź, ile pożyjesz. A teraz otworzysz mi wrota do Szambali. Idź do diabła. Zna pan historię, panie Drake? Coś tam liznąłem. No? Chinggis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Wszyscy byli wielkimi ludźmi. Jednak jak się wybili? Na pewno mi powiesz. Mieli dość woli, by zrobić to, czego nie potrafili inni. Uczucie to wróg. Litość nas pokona. Więc, jeśli nie chcecie nadwyrężać mojej cierpliwości, rzućcie broń! Zrób to. Kopnąć je. Dobra. Wystawiliście mnie na próbę. Teraz ja sprawdzę was. Zabicie nas nic ci nie da. Zabicie jego owszem, ale ciebie. Skrzywdzę, a w niczym ci nie pomogę. Czyli wychodzi na to, że jest pat. Chyba, że postawię na planszy nowego pionka. Pat mówi się mat. Dajcie ją tu! Właśnie nam mówi, wychodzi na to, że jest pat, tylko że się mówi mat. Zabieraj ode mnie te łapy. Teraz na jednej przeprowadzimy lekcję, zaś druga będzie dla ciebie zachętą do współpracy. Wybieraj. To jakaś bzdura, Nate. Nie graj w jego grę. Chcesz pomocy? Wypuść je. To nie są negocjacje! Którą wolisz poświęcić, a którą uratować? Chcesz tę? Chcesz ją ocalić, a może tamtą? Dobra, wiesz co? Dość tych bzdur. Daruj sobie! No? Zrobię, co chcesz. Spokojnie. Oj, to już ta żywica, którą znaleźliśmy. Ej, dupku, daj zapalniczkę. Bo tam tą żywiczkę znaleźliśmy kilka rozdziałów wcześniej. Chyba nas tam te spory atakowały. Znajdźcie drogę i naprawcie to! Zabierzcie go ze sobą. Może teraz coś zrobicie dobrze. A, panie Drake. Proszę bez sztuczek. Nie no.
straży przedem. Zdradziecki sukin. Tylko daj mi pretekst, Drake. Sukin synu! Aha. Tak, uczyłem się od najlepszych, co nie? Ruszasz się. Chodź, panie, przodem. A, wielki facet ze spluwą, co? Nie o to. Czyli nie mogę schodzić na sam dół? Gdybym miał broń, to już byś nie żył. Czemu Nate cię nie złapał? My to średnio widzę, na jeżę, tak słabo widzę, ale... Tylko daj mi pretekst, Drake. No mogę jeszcze go dwa razy sobie zaatakować. Ja, spróbuj nadążyć. Nadążam, po prostu daję ci iść przodem. Czekaj, poczekaj na mnie. Tatuś ma spluwę. Nie wierzę, że Lazarewicz jeszcze cię nie zabił. Podsać mnie, stary. Stary. No i proszę. Uważaj, kamyczek leci. Ej, przepraszam. To ci blokuje drogę? Cieszę się, że cię to bawi. Przepraszam. Super. Widzisz, trzeba było mi zaufać, stary. Proszę, skarbeńku. Dawaj, ty pierwszy. Nie wiem, ja tam jeszcze pamiętam tą kulę, którą mam. Dziurę po kuli. Lepiej, żebyś nie prowadził mnie w ślepy zaułek. To tędy. Chyba nie przeciśniesz tędy swojego brzucha. Mam. Pomóż mi to przesunąć. Ajaj. Okej, praca zespołowa. Jak za starych czasów, co? Praca z Finem też mi. Niech się tu wypierdzieli. Skąd się tu wziął ten wózek? Kogo to obchodzi? Musimy dostać się na górę. Wygląda jak Stonehenge, prawda? Nie, pomóż mi pchać. No dobra, to jest tak. No chodź, dziewuszko. Proszę, pomnik matki. O, patrz, posąg twojego ego naturalnej wielkości. Mam nadzieję, że dasz radę przeskoczyć sam, bo ja ci na pewno nie pomogę. Jak ty dasz radę, to ja. Pomóż trochę, nieważne. Jestem pod wejściem, tylko że ona się nie otworzy. O, bo tutaj są trzy takie. Ja tak natruję i się lekko gubię, wiecie? Super jest ta muzyka. Znowu przy tym wózku. Oj Boże. Przynajmniej posłucham, co tam komentuje ten debil. Huh?
jest raczej logiczne, żeby iść do tych drzwi, ale... Nie wiem. Nie no, Flynn tutaj też biegnie, czyli na pewno tu. Dobra, otwierajmy. Wiecie, jak to mówię. Za drzwiami są kolejne drzwi. Dobra, więc co musisz zrobić? Co my musimy zrobić? Poczekaj tu. Jak zwykle ja się tym zajmę. Zrobiłbyś to? Czekaj. Co? Te symbole. Znam je. To będzie położenie klucza. A nie, my go nie mamy chyba. Dobra, dobra, to się już zrobię w kolejnym odcinku. To byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ericzko, na razie. No i cześć, papa. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Uncharted 2. Poszedł złodziej. Pa, pa.